Praca ambasadora nie kończy się z oficjalną godziną zakończenia pracy, którą chyba mamy w ambasadzie tutaj o 17. Aczkolwiek nawet chyba nie jestem pewny, czy to jest 17. To jest właściwie praca, która trwa od rana do późnego wieczora, tylko oczywiście często ten późny wieczór to jest w formie przyjęć czy w formie kolacji dyplomatycznych. Informacje przychodzą w gruncie rzeczy cały czas. Bardzo często nasi przełożeni oczekują od nas natychmiastowych odpowiedzi. Jesteśmy zmuszeni do cały czas pracy nad sobą, do pogłębiania swojej wiedzy i do zdobywania nowych doświadczeń. Awentyn to jest wyjątkowo uroczy zaułek Rzymu. Fenomenalna zieleń, cisza, spokój, wspaniałe widoki. Teraz idziemy zobaczyć dziurkę od klucza. Było to jedno z takich pierwszych odkryć Rzymu, zupełnie niezwykłych, no i niesłychanie oryginalnych. Wyglądamy. Przez tą dziurkę widać szparę drzew, a na końcu w perspektywie Bazylikę Świętego Piotra. Znajdujemy się na dachu hotelu Rafael, który mieści się na Largo Febo, zaraz przy Piazza Navona. Ale jest takim mało znanym miejscem, ale z którego rozciąga się pewnie jedna z najbardziej fantastycznych panoram Rzymu, dlatego że widzimy dachy wszystkich pobliskich kościołów i pałaców. Wszystko jest na wyciągnięcie ręki, nie jest to z dalekiej perspektywy, jak na przykład widoki z Janikulą czy z Aventynu, a tutaj jest po prostu wszystko bardzo blisko. Właściwie każdy może wejść pod warunkiem, że będzie chciał wypić przynajmniej kawę i wtedy rzeczywiście można tutaj wejść. Izola Tiberina robi niesamowite wrażenie. Z jednej strony łączyła się starożytnym mostem Ponte Fabrizio z dzielnicą żydowską. Z drugiej strony z dzielnicą Zatybrze. Dzisiaj, a przede wszystkim w lecie, wyspa jest takim centrum rozrywki wieczornej, ale rozrywki dobrze pojętej, koncertów, pokazów filmowych, ale też barów i restauracji, takiego tętniącego życia bardzo przyjemnego. Wystawa Po Euro 2012, którą otrzymaliśmy z Poznania, jest właśnie tym elementem takiej pracy promocyjnej, promocji turystycznej, która ma służyć temu, żeby ten Poznań i Polskę tym samym przybliżyć potencjalnym włoskim turystom. W takim miejscu, gdzie rzeczywiście codziennie przechodzą tłumy, nie tylko Rzymian, ale i turystów, także mamy nadzieję, że z promocyjnego punktu widzenia to ma też znaczenie. Ja mam słabość do kościołów paleochrześcijańskich, starych kościołów wczesnośredniowiecznych, które są małe i które są zaciszne i które rzeczywiście daje takie poczucie odseparowania się od codziennego biegu wydarzeń i które ma ten taki wyższy wymiar. Jesteśmy w Bazylice Świętej Konstancy, czyli córki cesarza Konstantyna. To miejsce powstało jako miejsce jej pochówku. Jest to niesłychanie ciekawy kościół. Mówimy o epoce przejścia z pogaństwa do chrześcijaństwa, kiedy właśnie jeszcze chrześcijanie budowali świątynie małe, ubogie i bliskie człowieka.
Jesteśmy w włoskim Senacie, to jest biuro marszałka Senatu Włoskiego. Ja jestem szefem gabinetu marszałka właśnie. I to są po prostu piękne, typowe włoskie budynki, a nawet rzymskie bym powiedziała. Veronese, Scuola di Veronese, no, czyli Szkoła Veronese. Bo kraj jest reprezentowany nie tylko to, co widzisz w narodzie, ale to, co jest za narodem. Nie, no masz obserwację. Dlatego trzeba nasze też ambasady włoskie, nasze ambasady wszystkich krajów, jak masz dobry element, który potrafi ściągnąć, zaskarbić sympatię, sentyment tych Polonii, to jest najważniejsza też rola dzisiaj. Letizia Cicinelli jest szefem gabinetu marszałka Senatu Włoskiego. Jest dumna z tego i podkreśla to ciągle, że jest Polką i jest też bardzo dumna z tego, jak Polska funkcjonuje i gdzie w tej chwili się znajdujemy. To jest właśnie konstytucja. Aha. Widzisz, jak jest ciemno, to są podpisy. To jest nasza konstytucja, tak. Tu była podpisana na tym biurku. Do tego jest osobą niesłychanie inteligentną, która ma zupełnie fenomenalne znajomości, zna absolutnie wszystkich, ze wszystkimi jest na ty. Potrafi naprawdę załatwić mi jakiekolwiek spotkanie, jeśli ją poproszę. Ambasiadore. No, l'ambasciatore. È un paese. Eccellenza, osegui. Tante cose. Ciao, dottoressa. Buone vacanze. A poza tym jest totalnie zakochana w Polsce. Grazie. Grazie. Każdy z nas może naprawdę coś zrobić też dla Polski. Nie trzeba tam żyć, żeby to zrobić. Jesteśmy na Via Piantica, która została zainaugurowana w 312 roku przed naszą erą, czyli ma ponad 2300 lat. Była zwana w czasach starożytnego Rzymu królową dróg, bo była tą drogą najważniejszą spośród wszystkich dróg konsularnych, które wychodziły z Rzymu. Tutaj oczywiście jeżdżą rowerzyści i ja zresztą też, dlatego że ta droga jest niezwykle malownicza i pełna historii, ale wiąże się to z niebezpieczeństwami. No i ja taką przygodę również przeżyłem, wywracając się tutaj na rowerze i łamiąc obie ręce. This one is, I think, just athletics, no? Yes, this is athletics and here, well, also Olympic Stadium, but both clubs play here. Yes, AS Roma and Lazio. Tutte e due, both. Yeah. Very important in Italian life, eh? The football. And in our life too. And in our lives, and in Holland, and in Poland. Jesteśmy na stadionie, tak zwanym stadionie marmurów, Stadio dei Marmi, który został zbudowany w latach 30., czyli za czasów Mussoliniego. Tutaj, co jest charakterystyczne, to jest nawiązanie do antycznego Rzymu. Właśnie ze statuami, które imitują statuły Rzymian i rzymskich atletów. Good exercise. Yes, well, I don't know whether that was a good exercise. We didn't really bike that much, but notice always when you bike and when you have not gone on bike for a long that's time. True. You notice. That's true. That's true. Dla Polaków chleb włoski jest okropny. W większości jest niesłony, a po drugie no jest dosyć ubogi. Właściwie jest to tylko biały pszenny chleb, a właściwie taka bułka. Natomiast akurat w tej piekarni mają najrozmaitsze chleby i są bardzo dobre. A przy okazji mają tam taką mały piec do robienia pizzy i wyciągają takie metrowej długości pizzy, które potem kroją na kawałki. Bardzo to ładnie wygląda i pizza jest rewelacyjna.